to taka miłość z dzieciństwa. Zaczynałem komarem, później miałem Simpsona, Błyskę. No a to jest prezent na 40 urodziny od moich synów. Złożyli się kiedyś i taką niespodziankę, naprawdę wtedy to był taki dla mnie cudowny. No, no i od tamtej pory właśnie mam ten motor i trzymam go i nigdy go nie oddam, no bo przecież wiadomo, to jest prezent życia, tak? I z żonką wolnymi chwilami bardzo lubię wybrać się gdzieś po Polsce pojeździć. Byłem raz w Słowacji, ale ogólnie fajnie po Polsce, po prostu poznawać takie te dzikie tereny. Ten motor akurat się sprawdza w różnych takich szutrowych drogach i innych, także uwielbiam to, uwielbiam. Motorem się chyba całkowicie inaczej jeździ jak samochodem, prawda? Tak, to jest specyficzne, ale to odczucie, te taki specjalny wiatr i ta obserwacja taka, no to jest coś innego, to wolność taka, tak? To wolność, ale też i trzeba jeździć bezpiecznie. Widzę, że pan też jest ratownikiem. Właśnie jako ratownikiem jestem, no bezpieczeństwo w motorze to jest, bo przecież przy małym prędkości można sobie wielką krzywdę zrobić, także tu musi być wielki umysł, ale myślę, nasi motocykliści są naprawdę wspaniałymi ludźmi, mądrymi ludźmi. Tych wypadków aż nie ma tak wiele, także widać, że ta mądrość i bezpieczeństwo motocyklistów jest jakby już w jakimś stopniu zagospodarowana. Dzisiaj na placu jest was mnóstwo. No to świetna rodzina taka, no, to kupujemy te motory, to są dość drogie rzeczy może, ale ten to życie moje, tak? I życzę wszystkim motocyklistom wspaniałego przyszłego sezonu też. No i trzymajmy się na tych drogach w świecie, wspierajmy się w różnych chwilach, bo jesteśmy jedno wielko fajną rodziną taką, ludzi z pasją po prostu. Cieszymy się, że ten sezon się zakończył chyba bezpiecznie, a generalnie był bezpieczny. No wydaje się, że był bezpieczny, no wiadomo, troszkę drogi, bo paliwo jednak kosztowało, ale no jeździliśmy, widać było to na drogach i było fajnie, tak? Ja wyjeżdżałem z żoną nawet tam na taki dzień, dwa dni, na takie przejażdżki. No i myślę, że na drugi rok też będzie jakby czas trochę. Chciałem korzystać. Tak. A może się do Senatu z parę razy wybiorę. Tak.